Witam Was. Dzisiaj idziemy na Halę Gąsienicową, czyli do Murowańca. Zapraszam na materiał. Tak powoli startuje dość trochę stroła, ale szybko się nabiera wysokości. No tutaj to już są raki potrzebne. I tak się drapczy. Skupiamy klasę, nie ma to. Po chwili dochodzimy do odejścia szlaku, rozejścia szlaku zielonego z niebieskim. I już się idzie prosto trawoksem na boczań. No już jest tutaj jakieś zagrożenie na wyniku. Szlak jest bardzo fajny, w pewnym momencie się wypłaszcza. Pięknie tutaj jest. Naprawdę szlak nie jest zbyt trudny. No i raki. Oczywiście, proszę bardzo. Raki i kije. Na tą trasę to jest podstawa. No i tak się idzie cały czas. Mozolnie trochę, ale są widoki dość ładne. Inne jaworzynki. Pomału już wychodzimy na Wupus. W końcu chodzimy za to. Co z Wiedynia się pojawia? Piękne widoki. Pizzi zaczyna. Kropie. Pieruńsko, ale dzięki sobie. Muszę lawinę potencjalnie wejść. Stąd. Tu. Dawaj. Wybierzesz sobie to. Docieramy na przełęcz między kopami. Pięknym widokiem jak idąc. Przełęcz między kopami. Schodzimy się nie za dużo. Dobra, idzie. Trawersem odrobinę. Szlak zaczyna dość ostro schodzić w dół. Po wąskiej ścieżce, lekko trawersując zbocza.
będzie wypłaszczało. To się stało. Jesteśmy już u wylotu Doliny Jaworzynki i na końcu naszej wycieczki. Więc do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Cała wycieczka zajęła nam 5 godzin i przeszliśmy 10 km.